Drodzy bracia i siostry, dziecko uczy się wielu rzeczy od rodziców, także i tego, jaki jest Bóg, nawet nie wiemy kiedy. Przez pewien czas małe dziecko rozpoznaje to, co jest dobre, a co złe, albo że zrobiło coś złego, po twarzy pochylającej się nad nim matki. Jej uśmiech jest nagrodą, pochwałą, zachętą, aby to później też robić. Mina surowa, zmartwiona, bez uśmiechu, niepokoi to małe dziecko i uczy je, by tego więcej nie robić. Później przychodzą coraz bardziej szczegółowe przekonania, które nabywa dziecko w codziennych rozmowach, sporach, konfliktach, jakie zdarzają się w każdym domu. Choćby żal dziecka, które słyszy odmowy od rodzica, a które to dziecko swój żal wyraża w słowach „obiecałeś”. Kiedyś młody człowiek na katechezie powiedział głośno: nie wierzę, że Bóg dotrzymuje słowa. Moi rodzice zawsze obiecywali, ale nigdy nie dotrzymali słowa. Moi drodzy, rozpoczyna się dziś drugi tydzień Adwentu, okresu, w którym uczymy się od Boga dawania obietnic i wypełniania ich, dotrzymywania ich. Czytamy fragmenty proroków ze Starego Testamentu, a później z Ewangelii, by po raz kolejny przekonać się, zauważyć, że Bóg najpierw obiecuje, i to niebanalne rzeczy, a następnie wypełnia swoją obietnicę. I to w taki sposób, że człowiek mówi: nigdy bym się nie ośmielił oczekiwać tego, czym zostałem obdarowany. Z tą nauką związana jest kolejna. Bóg sam daje znaki swojej łaski. Kiedy bezpośrednio interweniuje, gdy jesteśmy świadkami ewidentnego cudu czy ocalenia, których nie da się inaczej wytłumaczyć, jak tylko uznać, że to sam Pan tak blisko nas przechodził. Bóg okazuje swoją łaskę i zbawienie także w taki sposób, że posługuje się ludźmi, dzięki którym ktoś może uwierzyć w Boga, jeszcze inny doświadczy miłosierdzia od człowieka, ale to, czego doświadczył od człowieka, otworzy go na Boga, bo ostatecznie mógł się przekonać, jak dobry i miłosierny jest Bóg wobec niego, zagubionego, biednego grzesznika. Aby jednak Bóg mógł się posłużyć człowiekiem, ten musi wpierw sam poznać i uwierzyć Bogu, a także wciąż chcieć poznawać drogi działania Boga, Jego myśli. Wtedy też w różnych momentach swojego życia powie odpowiednie słowo, jakie Bóg mógłby powiedzieć na jego miejscu. Przyjdzie na czas z pomocą drugiemu człowiekowi. Przebaczy nieoczekiwanie, gdy ktoś inny na jego miejscu by nie przebaczył. Wszystko to i inne będzie dziać się w życiu tego człowieka, dlatego że ostatecznie to Bóg sam chciał przyjść z pomocą, miłosierdziem, zbawieniem, objawieniem swojej miłości przez tego człowieka w tych momentach. Chciał i dlatego posłał w to miejsce i we właściwym czasie odpowiedniego człowieka. Takiego, który wcześniej poznał Boga i Jego działanie, który zawsze chce słuchać Boga i idzie za Jego natchnieniem, za głosem serca czy za Słowem Bożym. Dobry Bóg posługuje się naprawdę ludźmi, tymi, którzy Go słuchają. I to częściej, niż nam się wydaje. Tak jak Bóg obiecuje, słyszymy dzisiaj z księgi proroka Izajasza. Zapowiada więc pomoc i wybawienie tym, którzy tego potrzebują, bo są przygnębieni, utrudzeni pokutą i zniechęceni. Choć nie wiadomo, kiedy nastąpi kres czasu przygnębienia, to już sama nadzieja wzbudzona przez pierwsze zapowiedzi proroka podnoszą na duchu. Prorok Izajasz od początku podkreśla, że jego słowa nie są jego pocieszeniem, nie są jego, ale że cokolwiek mówi, czyni z przynaglenia Boga, który go posłał. Zaczyna od słów: pocieszcie mój lud, to mówi wasz Bóg. I dalej: przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana. Choć to prorok sam jeden wypowiada te słowa pociechy, to przecież, jak słyszymy, mówi w liczbie mnogiej: pocieszcie mój lud, przemawiajcie.
Chcę w ten sposób powiedzieć, że Bóg chciałby takich jak On posłanych dla pocieszenia, żeby ich było więcej. Dalsze słowa proroka posłanego od Boga dają tylko orientację odnośnie tego, jak dalej żyć. To nawet już same obrazy i wezwania mogą podnosić na duchu. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościnie z naszemu Bogu. Słuchający tych słów mają nadzieję, że bardziej dokładne wskazania tego lub innego proroka jeszcze usłyszą. Gdy zaś przyjdzie prorok, który dokładnie pouczy o zamiarach Boga, a Bóg chce dokładnie pouczać, dopiero wtedy sam Bóg wkroczy, aby przyjść z pomocą, ocalić, hojnie obdarować. Na pewno to się stanie, bo jak mówi Izajasz, usta Pańskie to powiedziały, nie on. Dokładnie do tej zapowiedzi dziś słyszanej największego z proroków Izraela nawiązuje początek Ewangelii świętego Marka, który usłyszeliśmy. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Po zapowiedzi ostatniego wysłannika przed przyjściem samego Pana słyszymy, jak to się wypełniło, zanim zaczął nauczać Jezus. Tak pisze ewangelista Marek. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Dopiero tuż przed przyjściem Chrystusa dowiadujemy się, na czym miało polegać przygotowanie drogi dla Pana na pustyni. Wyznanie grzechów przed prorokiem posłanym przez Boga i przed przyjściem Mesjasza i przyjęcie chrztu nawrócenia. W nadziei, że rzeczywiście po nim przyjdzie ktoś bardziej potężny, który sam zgładzi grzechy świata. Kiedy niektórzy zastanawiali się później nad tym, czy już Jan nie jest przypadkiem tym Mesjaszem, skoro ściąga tak wielkie tłumy, a to jak zaczęli pytać i ludzie żyjący z dala od Boga i poganie, on sam wciąż wskazywał, że Mesjasz dopiero przyjdzie. Mówił: ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Później Jan będzie wyjaśniał, co to znaczy wyrównać nierówności. Nie o górzysty teren Judei idzie, ale o nierówności materialne między ludźmi, o niesprawiedliwość wynikającą z nieuczciwości czy z przemocy. Skąd Jan Chrzciciel wiedział, jak tłumaczyć głębiej zapowiedź wypowiedzianą przed kilku wiekami przez Izajasza? Skąd wiedział, że jest ostatnim prorokiem, od którego zależy o wiele więcej niż od wcześniejszych? Bo to on będzie miał jedyną możliwość, abyś powiedzieć sobie współczesnym: on już jest, Mesjasz, Pan, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. Jan przygotowywał się wcześniej do tego, aby mówić tak jak prawdziwi prorocy, a więc tylko to, co Bóg zamierzył, ani mniej, ani więcej. To dlatego w młodości opuścił dom, w którym mógłby zamieszkiwać do końca swego życia i jak jego ojciec według przyjętego porządku udawać się do świątyni w Jerozolimie, aby tam pełnić swoje funkcje kapłańskie. Jednak udał się na pustynię, która od zawsze była uważana za miejsce trudne, niebezpieczne, wręcz będące w posiadaniu demonów. Wszak co roku arcykapłan najpierw przez wyciągnięcie rąk nad kozłem ofiarnym przelewał wszystkie grzechy Izraela, a później wypędzał na pustynię właśnie po to, aby one tam odeszły, skąd przyszły, gdzie są demony. Pustynia równocześnie była miejscem próby i oczyszczenia, pokuty, ale też dla umocnienia i dorastania do przyszłej misji, misji od Boga. Dla prawdziwych mocarzy ducha, dla osobistego i bliskiego spotykania się z Bogiem. Jan wypełnił do końca swoją misję bezpośredniego przygotowania ludzi na przyjście Mesjasza i Zbawiciela, Jezusa.
Nic nie zatrzymał dla siebie, ani trochę chwały. Na końcu potwierdził, jakby był tylko ustami Boga i mówił to, co Bóg by powiedział. Bo przecież Bóg w Dekalogu wyraźnie kazał napisać Mojżeszowi dla każdego człowieka nie cudzołóż, i do prostego, i do króla. Prostemu łatwiej to powiedzieć, ale królowi? Jan, ostatni prorok przed Jezusem, nie zawahał się powiedzieć królowi, który żył w cudzołóstwie z żoną swojego brata. Nie wolno mieć ci jej za żonę. Został uwięziony, a gdy nadarzyła się okazja, ścięty w więzieniu. Naprawdę ostatni prorok przed przyjściem Mesjasza mówił tylko to, co Bóg by powiedział, ani mniej, ani więcej, nawet za cenę swojego życia. Bóg posługiwał się w pasterzowaniu Kościołem, w nauczaniu i postępowaniu także świętym Mikołajem, któremu dedykowana jest ta świątynia. Dokładnie według zapowiedzi Izajasza, którą dziś usłyszeliśmy. Oto Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Podobnie jak pasterz pasie on swoją trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Pasterz, który dostosowuje się do każdej z powierzonych mu owiec. Według bardzo starego przekazu Mikołaj, zanim jeszcze został biskupem, miał chciwego i bogatego sąsiada. Ten sąsiad drwił wyraźnie z religijnego życia przyszłego świętego. Ale kiedy na sąsiada przypadła bieda, znalazł się w trudnym położeniu on sam i cała jego rodzina wraz z trzema córkami na wydaniu. Mikołaj pytał Boga na modlitwie i szukał odpowiedzi w Piśmie Świętym, co ma czynić. I zrozumiał, że Bóg chce się nim posłużyć, że powinien dyskretnie, według Ewangelii, podrzucić albo znaczną sumę, albo odpowiednią ilość złota, aby uratować całą rodzinę, a zwłaszcza sytuację trzech córek tego sąsiada. Mikołaj uczynił to, zapominając o poniżeniu, pogardzie, przebaczając wszystko, czego doznał od sąsiada. Gdy mimo tego ukrytego działania pod osłoną nocy został jednak odkryty jako wspaniałomyślny człowiek, który z wiary uczynił to, co uczynił. Sam ojciec tych trzech córek przeżył nawrócenie ze względu na Boga, który ma takiego wyznawcę, który tak się objawił w tym wspaniałomyślnym czynie Mikołaja. Moi drodzy, słyszymy dziś wezwanie z drugiego listu świętego Piotra. My, którzy przeżywamy Adwent, Piotr wzywa nas takimi słowami, jakimi winniśmy być, wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego. Te zagadkowe słowa wskazują na to, że możemy prosić Boga o rychłe przyjście. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że każda Eucharystia przybliża to przyjście Boga na ten świat, który potrzebuje ostatecznego wybawienia. Pytamy za świętym Piotrem, jakimi mamy być w tym momencie, w naszych codziennych obowiązkach, aby czynić to, co Bóg by uczynił na naszym miejscu. Co i jak? A przede wszystkim, aby ktoś, doznawszy od nas przebaczenia, miłosierdzia, wsparcia albo napomnienia, rozpoznał, że to sam Bóg nami się posługuje, że tacy jesteśmy, dlatego że Bóg nas posłał i wypełniamy tylko to, co jest Bożym zamiarem wobec tego człowieka. Niech taką postawę wyprasza nam święty Mikołaj, którego dziś wspominamy w tej świątyni. Amen.